Ziomek, zaraz ci pokażę taką grę. No, jak ją zobaczyłem tylko przez chwilę, stwierdziłem, kurde, no muszę wam ją pokazać. Jest świetna. Mam ją w wersji przedpremierowej. Nazywa się Trial Out. Właśnie w tym momencie razem ją sobie odpalamy. Ziombel. Stworzona przez studio, które nazywa się Good Boys. I jest to gra na silniku Unreal Engine. Grafika jest astronomiczna i jak ustawiłem wszystko na maksa w tej grze, to chyba będzie jakiś benchmark generalnie do testowania sprzętu, przynajmniej u mnie, dlatego że komputer naprawdę miał problem, żeby to wszystko wyrenderować. Ta gra jest jeszcze w wersji przedpremierowej, wersji beta. Ona jeszcze nie wyszła. Tutaj jest nawet fabuła, człowieku, ale przede wszystkim wygląd. Niesamowity. Tutaj macie takie mniej więcej postacie, one nie robią wrażenia. Wrażenie zrobi na was to, co zobaczycie za chwilę. O, mamy nawet jakąś blacklistę, jak w Need for Speed Most Wanted. Jest gościu, który przypomina Big Smoke'a. Zobaczcie, z GTA San Andreas. Także mamy tutaj fabułę. Ten gościu był takim kaskaderem, był takim chyba wspinaczem po górach, czy kimś takim. I jesteśmy na złomowisku. Samochody, wszystkie, które tutaj są, są nielicencjonowane, ale są bardzo podobne do tych z rzeczywistości. I teraz naszym zadaniem jest wybrać sobie swoją chyba pierwszą furkę. Na razie nie ma języka polskiego, na razie jest tylko język angielski. Także opowiadam wam mniej więcej, patrzcie na to. Widzicie te zniszczenia w ogóle? I zobaczcie, możemy sobie... Tutaj jest, nie wiem, czy to jest pełna lista samochodów, ale to są na razie samochody, które tutaj są widoczne, nie? To jest jeszcze wersja przedpremierowa, więc tam niektóre rzeczy mogą nie działać dobrze, gdzieś tam mogą być błędy, glitche, ale zwróćcie uwagę na te wszystkie detale. Dajcie sobie na pełen ekran to wideo. To jest gra wyścigowa, jakiej od dawna nie widziałem. Serio. Dobra. Już koniec tego jarania się. Zobaczcie sobie na to. Zmieniam furę. Zobaczcie, jak wygląda tutaj wybieranie samochodów. Patrz. Ja wiem, chciałbym jeszcze, żeby te rzeczy, które zostały po poprzednim samochodzie, żeby zostały. W ogóle sprawdźmy, czy za każdym razem to się rozwala w ten sam sposób. Tam leży gdzieś z tyłu maska, tutaj te błotniki na boku. Czekaj, i znowu na to. I zobaczysz, że ta maska układa się w ten sam sposób. Ty nie! Za każdym razem się inaczej ten samochód niszczy! To nie... Te zniszczenia nie są oskryptowane nawet tutaj przy wyborze auta, gdzie mogłyby być, nie? Te zniszczenia są prawdziwe, tak faktycznie, jak się samochód będzie niszczył podczas wyścigu. Przejechałem już dwa początkowe wyścigi w takim prologu. Wybieramy nasze pierwsze auto. Zobacz na to. I stoimy na oczywiście cegłach. No i teraz naszym zadaniem jest samochód skonstruować. Będziemy brać oczywiście w karkołomnych wyścigach, gdzie będziemy się zderzać z innymi samochodami, ścigać z innymi samochodami, ścigać się i zderzać z tymi samochodami. Wiadomo, że nie przejechałem jeszcze wszystkich wyścigów. Gra wygląda na naprawdę dopracowaną w tym momencie. Mam włączone śledzenie promieni wszędzie, gdzie się dało, czyli wszystkie te odbicia tutaj, inne takie rzeczy są powłączane. Mam nowy komputer z RTX 3080 Ti i powiem wam, że naprawdę mi tu FPS-y spadają, więc tutaj na razie jakiejś takiej większej optymalizacji nie ma, ale myślę, że ta gra naprawdę będzie dobrym benchmarkiem do sprawdzania RTX-a. Wow! Naprawdę! Dobra, co my tutaj mamy? Więc stock body wygląda sobie tak. Tutaj mamy takie jakieś orurowanie. Bierzemy sobie to. Mam 3000, no już 2600 dolarów i w ogóle tutaj robimy trabanta albo coś podobnego. Jedziemy z silnikiem i tutaj nie mamy chyba o, tutaj widać, że jakaś turbosprężarka się pojawia, spoko. Silnik wygląda na dwucylindrowy jakiś, nie? Jak to chyba
chyba w Trabancie był. Masakra. Aha, tutaj mamy, że z silnika wycieka olej. Tutaj już mamy wersję bez wyciekającego oleju, a tutaj mamy wersję bez wyciekającego oleju i z turbosprężarką. Dobra, na razie, co? Na razie musimy wziąć sobie to. Pyk. Mam jednego fana już. Tutaj jak sobie wyłączę kamerkę, to zobaczcie, pojawia się liczba fanów i ilość kasy, jaką mamy. Dobra, jedziemy dalej. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie wyścigi, bo to będzie sztos. I tutaj mamy starą skrzynię biegów, możemy mieć jakąś tam jeszcze inną. Co tutaj możemy mieć? Tu akurat nie ma pokazane, co ona robi, ani jaka to jest skrzynia, po prostu jakaś tam ulepszona, nie? Więc tutaj mamy ECU, dobrze myślę? Tak. Odnowione ECU gdzieś tutaj mamy, czyli po prostu sterownik. Tutaj mamy zawieszenie. Podoba mi się to, że on stoi na cegłach. A właśnie, a dajmy go na koła najpierw. Aaaa, musimy po kolei wszystko robić. Myślałem, że można sobie nie po kolei robić. Wow, dobra, lecimy z kołami. Tutaj koła mamy. O, mamy też z kolcami, czy ja dobrze widzę, że to są kolce? Tak, mamy koła z kolcami później do wyboru. Ja nie jestem pewny, czy to jest jakaś wersja demo tej gry, czy to jest pełna wersja gry. Zaraz zobaczymy. Tu mamy nitro, ale mam za mało fanów i musimy mieć odpowiednią liczbę fanów, żeby sobie kupić konkretną rzecz. Jakie kolory. Okej, dobra, stary lakier. Mogę sobie wybrać w ogóle ten lakier jakiś inny kolor, czy nie? Po prostu stary lakier, kolor rdzy. No i oczywiście tu możemy sobie wybrać sobie możemy tablicę rejestracyjną, jaką tam sobie chcemy. Mamy tablicę ukraińską, o nice. A mamy polską? Londyn, a tam polską. Tutaj mamy dobrą tablicę. Lud... Ja nie mogę... Czekaj, to nie ta klawiatura. Ludzek... XD. Dobra, mamy... Dla wszystkich samochodów możemy to zatwierdzić. Spoczko. No dobra, mamy gotowe. The car. We're ready to go. This will be the last festival of your life. Come on, let's kick some ass. Tak, to będzie twój ostatni festiwal w życiu. Na razie mamy, tak jak widzicie, jednego fana, to chyba ja jestem. Minecraft, First Place Blacklist, Start Your Career. Dobra, gotowi jesteście, mamy już gotowego Trabanta. Tutaj właśnie możemy wejść na chwilę do... O! Aha, dobra, już myślałem, że są jakieś... Tu mamy automatyczną skrzynię biegów, krew, system metryczny, możemy ukryć... Właśnie, bo jeszcze nie patrzyłem, jak wygląda widok z kokpitu, podejrzewam, że jest sztos. Muzyka, nie wiem, czy tu nie jest licencjonowana, więc mogę mieć jakieś... Mogę nie mieć zarabiania na tym filmie, ale nieważne. Ta gra jest... Ach, dobra, po kolei. Steering speed. Tutaj mamy ustawienia co do sterowania, to sobie możemy później jeszcze dostosować. Aha, grafika, właśnie. Patrzcie, wejdziemy sobie w grafikę. Nie wiem, czy to nie jest najnowszy silnik graficzny od tego, Unreal Engine, nie? Ale mam włączone tutaj, zobaczcie, Nvidia, RTX Reflection, to nawet nie wiem, co to jest, i RTX Shadows, czyli śledzenie promieni na cieniach, na wszystkim, oświetleniu na tych kałużach, wszędzie są prawdziwe te. DLAA mam wyłączone, ale sobie włączę, bo jest... Naprawdę sztos, jeśli chodzi o wymagania. Dobra, mamy to zrobione. Już was nie męczę tym wszystkim, ale generalnie... Ojej, wyszedłem nie tu, gdzie chciałem. No i zaczynamy sobie. New cars, click career, okej. I tu mamy jakąś czarną listę. Słuchajcie, tu jest miks wszystkiego, co najlepsze. Możemy grać na podzielonym ekranie. Nie wiem, czy mój komputer na pełnych ustawieniach by to przeżył, ale no jest taka możliwość. Dobra, no to co? Lecimy. Kariera. No i zaczynamy sobie to, co możemy generalnie wybrać. Na początku nie mamy dużo opcji i startujemy, okej. Jaki ciągnik fajny. Ciekawe, czy będzie można się nim ścigać. I jesteśmy, aha, będziemy się ścigać na jakiejś farmie. Tak, tutaj widzicie, że tekstury się doczytują z opóźnieniem, ale spokojnie, jak już się doczytają, to jest sztos. I zaczynamy wyścig! Muzyka oczywiście jest rockowa. Na razie nie mamy nitra, ale... Jak osoby, które grały we Flatouta kiedyś, to mogły... Ja liczę, patrz. To mogą zauważyć, że... że ten interfejs jest bardzo podobny do Flatouta. Ouu, ty, ale w te słupy jak się walnie, to mocno zwalnie, to nie jest jak w Fordzie, że to wiesz, jak jakaś deseczka. Tu już ktoś na dachu leży. Dobra, spychamy się, patrz.
shit. Dobra, a jest jakaś inna kamera? Jest, patrz. Uuu, tu jest środek. Kurde, tu się... Widzieliście, tu się wylała woda i ona autentycznie tam była na tej drodze. Ja piernicze. Czekaj, co ja robię? Aha, tu mam widok z tego, okej. Dajmy sobie taką kamerę. Tu się generalnie wszystko rozwala, zobacz, to możesz sobie zniszczyć, a jak w to wjadę? Też się jakoś tutaj niszczy, okej. No nie wyglądało to najlepiej, ale... Kurde, w belę trafiliśmy i się zatrzymaliśmy do zera, no przecież to jest bardzo ciężkie. Koleś spróbuję jakoś ich podgonić. Także tak, tu nie mamy otwartego świata, póki co, nie wiem czy później będzie, ale wydaje mi się, że nie, że to nie jest gra tego typu. Ale wyścigi są po prostu wow. Prowadzenie samochodów jest mega przyjemne. Ja jestem podjarany mocno tą grą, więc moja ocena jest tutaj bardzo subiektywna w tym momencie. Ale to jest coś, na co czekałem bardzo dawno. Patrz, w jaki sposób to się wszystko niszczy, ziomek. Patrz jak wygląda mój samochód już w tym momencie. Dobra, resetujemy furę. Ja tu muszę skończyć na trzeciej... Tak, mój samochód jest... Dopiero jeden pasek wytrzymałości mu zjechał. Czekajcie, ja wam pokażę to. Tutaj mamy ten pasek. Ty, ja już tyle fanów zdobyłem? O, nice. Może kogoś tutaj... O, cholera. Zobaczcie, on już ledwo co jedzie, a jeszcze ma dosyć wysoko tą wytrzymałość. Czy jesteście w stanie zauważyć te spadki FPS-ów i to wszystko? Ja nie wiem, mam wrażenie, że mam ze 40 FPS-ów teraz tutaj. Ej, to jest nowy komputer, nie? Dobra, bym chciał kogoś tam zniszczyć. Ja nie wiem, czy mamy jakieś checkpointy jechać, czy... Po prostu każdy jedzie jak chce, byleby jakie tam kółko zrobić. Czy to nie był najlepszy przejazd. Lecimy jeszcze raz. Gdy z kimś się zderzamy, to na chwilę jest zwolnione tempo, jak się... O, coś tam wybuchło. Ja się palę! Czekaj, spróbujemy kogoś tutaj zderzyć. Mocniej. Tego tutaj. Różowego. Oj, nie dałem rady trafić go. Ej, skąd oni mają takie fajne fury na początku? O, ale ma przyspieszenie gość. Coś tam wybuchło za mną. I wrąbali się w budynek. Nice. Czekaj. Trzeba tutaj na zakrętach uważać. A dam radę przez tą szopę przejechać? O, lepiej nie. Ledwo wyhamowałem. Tak, tutaj rozwalił ktoś tą wieżę ciśnień i ta woda cały czas tu jest w tym miejscu. Nieźle. Ale patrzcie jak w ogóle, ile to ma detali to wszystko, te tekstury, te obiekty. Mega mi się to podoba. Ty znowu chyba nie przeżyłeś. Ja dostaję tu cały czas jakieś punkty za to, że przeżywam. A maksymalne miejsce, jakie udało mi się zdobyć, to jest trzecie. No nie najlepiej, ale jedźmy dalej. Zdobyłem trochę fanów. Gościu, który udaje Big Smoke'a. Czekajcie, pokażę wam jego twarz. Zobaczcie. No kurde, Big Smoke prawie 1:1, no nie? On nazywa się tutaj Big G. 4081 fanów, także już będę miał... O, nawet jakąś kasę dostałem. Dostałem czek. O, Good Boys to jest nazwa ekipy, która robiła tę grę. Ale wow, jestem zaskoczony, bo dostałem maila z kluczem do tej gry, żeby sobie przetestować, sprawdzić. Ja myślałem, że to będzie jedna z takich gier typu, wiesz, milion gier na Steamie o tym driftowaniu albo jakiś tam ten i że będzie taka słabej jakości. A moją czachę totalnie rozwaliła jakość tej gry w tym momencie. Wygląda to naprawdę dobrze. Wow. Still wearing your gas mask? I was pressed by a car recently. You forget? Of course not. Well, what did you bring? Oh, this? I brought you this truck. I think there's a better chance of winning in this than... Oh. Thanks, Jenka. The workshop is behind the garage. Why don't you head over there? I'll join you, son. Got it. Then I'm off. Let's kick some ass. Dobra, zobaczmy. Friend, rival car, Hermes 3000, okej. Okay. Spoko, będzie mi pomagał w... Mam nowy samochód, przywiózł mi jakiś samochód, będzie mi pomagał w naprawach i ulepszaniu samochodu. To ciekawe. Zobaczmy, o co tu chodzi. To jest moja nowa fura, przywiózł mi tą gablotę. Bardzo ciekawe. No co, bierzemy się za ulepszanie. Na razie
To mi coś przypomina. Co to jest za samochód z prawdziwego świata, waszym zdaniem? Też z turbosprężarką mamy tutaj opcję, okej. Ulepszamy sobie. Na razie na tym pierwszym poziomie możemy wszystko robić, bo ze względu na ilość fanów, ilość kasy, jaką mamy zgromadzoną. Wiadomo, początki każdej gry wyścigowej i każdej gry generalnie, że zaczyna się od zera i buduje swoją reputację. Ciekawy jestem tych opon z kolcami. Właśnie, czy można się tu ścigać po śniegu? Dzień dobry, Nitro! Mamy już Nitro i teraz zobaczycie coś bardzo ciekawego właśnie dla osób, które grały kiedyś w Flatouta. Na pierwsze malowanie, na pierwszy ten lakier już mnie prawie stać, znaczy stać mnie chyba kasowo, ale mam za mało fanów, więc na razie z tym zostaję. No i tutaj mamy oczywiście tablicę, to już tablicę sobie robiliśmy. I proszę bardzo, samochód poskładany. Elegancko. Hermes 2, klasa C nadal. Ponoć będę miał wyższe możliwości wygrywania tym samochodem. Zobaczymy. Comrade is waiting for you. Car is betting to prepare yourself. Free racers are open for you. Dobra. Free race? Co to jest free race? O, tutaj. Czekaj. Non-standard mode, czyli tutaj już mamy konkretne tryby. Dobra. Rush. Destructive races on larger tracks. Czyli tutaj musimy się rozwalać chyba z innymi graczami, czy z innymi botami, innymi samochodami podczas ścigania się. Tutaj mamy drogi, które się krzyżują ze sobą. Wyścig też po takich drogach, które się ze sobą krzyżują, żeby samochody mogły się ze sobą zderzać. Tutaj wyścigi jednym konkretnym samochodem. Tutaj mamy Domination Battle, Other Drivers and Score Points, ok. No i mamy klasyczne derby. Tutaj są jeszcze stunty. Hunter eliminates more candidates. Remain in the front. O kurde, escape. Ej, musimy te wszystkie tryby potestować. To co? Zacznijmy sobie może od... Mało było zniszczeń w tamtym wyścigu, zgadzacie się? Weźmy sobie to, zobaczmy. I tutaj możemy wybrać sobie arenę. Za każdą arenę są... Aha, dobra. Konkretna arena odblokowuje nam się wtedy, kiedy mamy jakąś konkretną liczbę fanów. To weźmy sobie może arenę, gdzie widzę, że jest jakaś latarnia, gdzie jest mokro. Zobaczymy. Ty, nam się tu samochody psują? Chyba, że... Tak, my musimy fury naprawiać, ziombel. Okej. No dobra, to jest bardzo ciekawe. Trzeba będzie po jakimś czasie tą furę sobie też naprawić. I tutaj podejrzewam, nie grałem jeszcze na tej mapie, nie wiem co tu mnie czeka, ale podejrzewam, że będę miał jakieś 20 FPS-ów, serio. Tutaj jest na razie zerowa optymalizacja, ale mam nitro już tak w ogóle. Ktoś już wybuchł, tak? Nie. Frau Uber. Jakieś pioruny, ty. Chyba najlepiej jest uderzać w tył samochodu. Nie wiem, jakie tu zasady są tak naprawdę. W jaki sposób najlepiej niszczyć te auta? Uuu, Big Cheese oberwał. Ja też oberwałem. Kurde, ktoś jeszcze tu inny oberwał. Oh my god. Coś mi się oderwało z auta i mi tam blokowało przez chwilę. Czy my się zatapiamy w tym błocie? Ej, faktycznie, ty, tutaj się robią ślady na tym błocie. Nie wiem, czy to dobrze widzicie na nagraniu, ale... My robimy ślady na tym błocie, to te samochody. Czekaj, próbuję wycofać. Kurde, drzwi mi ktoś odrąbał. Ktoś... Holy wybuch, ty! I bum. Wow! Nie mogę się ruszać. Dobra, spróbujmy się rozpędzić. Nie da się rozpędzić. Mój samochód już prawie nie żyje. Ja już się zaczynam palić, o nie! Dobra, spróbujmy unikać zderzeń póki co. Jedźmy dookoła. Ej, zostawiają ślady te auta. Jest ciemno, nie widać tego dobrze, ale naprawdę zostawiają. To jest totalny szok. Czekaj, spróbuję się nie zderzać na razie z nikim. To jest widok z kokpitu w tym momencie. Nice. Nie wiem, czy jest obsługa kierownicy. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Okej, ktoś tu mocno oberwał. Musimy sprawdzić też, czy koła odpadają. Się zastanawiam, czy powinienem tutaj uderzać... Uuu, już prawie nie żyję. Powinienem tutaj uderzać w przód, czy w tył samochodu? Tak, żeby jak najwięcej uszkodzić, a jak najmniej zniszczyć swojego auta. O! Oh!
Już miałem dosłownie 1 HP, nie? Jestem na piątej pozycji i zdobyłem 7000 fanów. To dobrze, bo zawsze możemy sobie, wiesz, im więcej fanów mamy, tym bardziej możemy ulepszyć swój samochód. Już mam 11 tysięcy fanów łącznie. Dostałem $50 za to. No, niezbyt dobrze to świadczy o moich umiejętnościach. I patrzcie, i teraz ważna rzecz. Bierzemy sobie ten samochód i musimy go naprawić. $76 to kosztuje. To nie jest drogie i samochód naprawia się całkowicie. Super. Tu oczywiście mamy złomowisko, możemy sobie w każdej chwili zajrzeć, do jakiego samochodu mamy dostęp. I teraz mi się odblokowało coś takiego. Wow. Nawet to jest chyba jakaś karetka stara, zobacz. Jeszcze raz. Ja nie mogę się na tą zmianę samochodów napatrzeć. Zajebiste to jest. A można sobie, można sobie jeszcze przejrzeć samochody. To co, patrzymy wszystkie samochody po kolei? Albo może jakiś taki wypasiony zobaczymy. O, tu jest jakiś Mustang? Camaro? To jest... Nie wiem, przepraszam. Nie wiem co to jest. Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest chyba Honda. O, zajebisty to jest. Cyk, dobra, tu mamy coś typu Challenger. Okej, no to tak wyglądało mniej więcej. To było też takie coś a la derby, no nie? Także na free race tutaj chyba zdobywamy sobie generalnie fanów, kasę i tak dalej, no nie? Co to jest w ogóle? Escape. O, w tym nawet nie mogę wziąć udziału, ale wygląda na to, że jest sporo różnych mapek. Tutaj mamy... O, mamy śnieżne coś. Super, sprawdźmy sobie. Biorę mojego Hermesa, no i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Hunter. Zniszcz wszystkie samochody. Okej, to jest nasz cel na ten wyścig, żeby zniszczyć dosłownie wszystkich. A, moment, bo te samochody... Destroying cars can best tactics is ram then head on in front of the sack. O, my możemy przez kierownicę wypaść tutaj? W sumie jeszcze jakieś stunty, musimy sobie to później zobaczyć. Dobra, na razie nie mam nitra tutaj. Zostawiam coś. Dobra, spróbujmy. Może ja mam jakiś bardziej wytrzymały samochód. Nie wiem, spróbujmy. Leciałem przez maskę innego samochodu. Oh my god. Czy ja zginąłem? Nie, no chyba nie. No trochę zginąłem. Dobra, mam już nitro, odblokowało mi się. Trochę mi się samochód popsuł niestety. Dobra, czyli najlepszą taktyką jest, aby zepchać samochód rywala w taki sposób. Ej, bo ja się tutaj z nim jeszcze muszę ścigać. Nie wiem, w którą stronę mam jechać. Nie wiem, w którą stronę mam jechać nawet. O, mek. Czyli oni chyba... Aha, i tutaj mamy na czas. Oni jadą sobie jakiś tam... Oni jadą sobie jakiś wyścig, a naszym zadaniem jest ich wszystkich zniszczyć. Wolałbym nie odczuwać. Oh my god. Czekaj. Patrz. O, ale mój samochód... Mój samochód ledwo co? Oh my god. Zobaczcie sobie na to. Kurde człowieku. Próbuję ogarnąć sobie ten tryb. Ile śniegu mi się zebrało na tym samochodzie. Zobaczcie na to podwozie, jak fajnie pracuje. Jest. Oh my god, jaki tu się burdel zrobił na tym torze. Człowieku, zobacz na to. Tam się zderzają jeszcze, ja. Jezu, ej, nie udało mi się w ogóle nikogo chyba rozwalić. Dostałem $17 za ten wyścig. No niezbyt dobrze, chyba nie starczy mi nawet na naprawę tego mojego auta. Zaraz zobaczymy, ile to będzie kosztować. 76, no. Także niezbyt, no trzeba czasami mierzyć siły na zamiary. Tutaj jeszcze mamy derby, escape. Teraz robiłem sobie domination. Battle drivers and score points. Nie uda mi się żadnego punktu zdobyć. Cholera. Moi drodzy, zostawimy sobie resztę trybów na następny odcinek. Będziemy musieli zrobić także czarną listę. No na razie tutaj będę musiał się trochę postarać. A, bo tu jeszcze mamy takie wyścigi do robienia. Mapek wygląda na to, że trochę jest. Tutaj mam trzecią pozycję, będzie trzeba to poprawić. No mam teraz szybszą furę z nitrem. Także zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Cześć.